Witam wszystkich. Dzisiejszym gościem jest Jacek Dobierz, jedynka z łódzkiej listy partii Korwin. Na początku przedstawię może Jacka. Jacek, 55 lat, absolwent Politechniki Lwowskiej, z wykształcenia inżynier elektronik. Mąż, ojciec trójki dzieci, przedsiębiorca i rodowity łodzian. Witam Cię, Jacku. Witam serdecznie wszystkich. Pierwsze takie pytanie standardowe. Dlaczego kandydujesz do Sejmu? Bo mam już dość życia w tym nieudolnie prowadzonym kraju. Tutaj trzeba pozmieniać praktycznie wszystko. Trzeba pozmieniać prawo, trzeba pozmieniać prawo podatkowe. Wprowadzić jednym słowem normalność. Te słowa wolność, własność, sprawiedliwość, które są na sztandarach Korwina, chcę, aby były wcielone w życie. A jak oceniasz swoje szanse w tej kampanii? Czy masz szansę na mandat poselski? To znaczy tak samo jak ja, jak i partia Korwin mamy duże szanse na mandaty poselskie. Czy ja akurat będę w gronie posłów? Ciężko ocenić, ponieważ Łódź ma 10 mandatów. Bardziej preferowany jest Sieradz, bo tam jest 12, Warszawa 20. Wszystkie okręgi, które mają więcej mandatów niż 10, mają większe szanse na otrzymanie mandatu. Jednak wierzę w to, że partia Korwin osiągnie wynik dwucyfrowy i wszystkie jedynki z list Korwina będą zasiadały w Sejmie. No, my też to oczywiście wierzymy. A powiedz mi, jak długo zajmujesz się polityką? Byłeś, z tego co wiem, we wcześniejszych partiach Janusza Korwin-Mikkego? Tak, polityką interesuję się dość długo, już od czasu Unii Polityki Realnej. Jednak nie miałem szans wstąpić do Unii Polityki Realnej, bo gdy przychodziłem do ich siedziby, to zawsze były zamknięte drzwi. Może z tego powodu nie wstąpiłem do Unii Polityki Realnej. Poważnie zająłem się tak około 6 lat temu, niecałe 6 lat, kiedy to Janusz Korwin-Mikke zorganizował partię Wolność i Praworządność. Od tego to momentu stałem się aktywny. Byłem prezesem Okręgu Łódzkiego w WIP-ie, prezesem regionu Okręgu Łódzkiego w Kongresie Nowej Prawicy. No i tutaj też pełnię funkcję prezesa Okręgu Łódzkiego. A w jakichś wcześniejszych wyborach brałeś już udział? Gdzieś kandydowałeś? Tak, tak. Kandydowałem. No to były takie wybory partyzanckie. No wtedy się uczyliśmy. Wiadomo, nie było takiej organizacji, takich struktur, jak w tej chwili mamy. Kandydowałem dwa razy do Sejmiku Wojewódzkiego. Kandydowałem już raz do Sejmu. No oczywiście wszystko to było poniżej progu wyborczego, no bo wiadomo, że z Kongresem Nowej Prawicy, z Partią Wolność i Praworządność, obecny system walczył, nie dopuszczał do pełnej rejestracji list we wszystkich okręgach wyborczych. Mhm. A powiedz mi w takim razie, dlaczego akurat partia Korwin? Dlaczego działasz w tych strukturach? Dlaczego Korwin? Jest to jedna, jedyna normalna partia, jedna, jedyna partia, która ma normalny program, która chce wprowadzić normalność w tym kraju, która chce, aby Polakom rzeczywiście żyło się lepiej, żeby państwo ich nie okradało. Chce ograniczenia biurokracji rzeczywiście, nie tylko mówi, tylko chce to wprowadzać. Mam nadzieję, że teraz po 25 października będzie to nam dane w tworzeniu odpowiedniego prawa, w odpowiednim podejściu do urzędników, w odpowiednim podejściu do podatków. Dobrze, powiedz mi w takim razie, jakie postulaty są dla Ciebie najważniejsze w tym momencie, kiedy kandydujesz? Przede wszystkim to są podatki, tak? Bo jeżeli ja będę miał zostawione w kieszeni, jeśli państwo nie będzie mnie okradać, nazwijmy to po imieniu, to ja będę osobiście wiedział lepiej, co zrobić z tymi pieniędzmi, które mam. Ja osobiście będę wiedział, gdzie posłać swoje dziecko do szkoły, do którego lekarza pójść. Po prostu stworzenie normalnego, wolnego rynku. No i powrót do ustawy Wilczka, która to nakręciła polską gospodarkę. Mhm. Powiedz mi w takim razie, załóżmy, że zostajesz posłem, raczej nie zakładamy, to jest niedaleka przyszłość, zostajesz posłem i możesz na wejście wprowadzić jakąś w życie jakąś jedną ustawę, jakąś jedną zmianę. Co to by było? Na pewno pierwszą ustawą to by był zakaz zadłużania państwa. A dlaczego? To jest toksyczne, ponieważ rząd bierze kredyty na koszt swoich obywateli, także już mamy tego świadomość, że moje dzieci, moje wnuki, jeszcze następne pokolenie będzie spłacać te długi,
które zaciągnęły poprzednie rządy. I teraz, jeżeli wprowadzimy zakaz zadłużania państwa, to nie będzie się przeciągało to w nieskończoność. Musimy zacząć spłacać te długi. Dobrze, a powiedz mi, bo kandydujesz z łódzkiej listy, z Łodzi, tak. Więc w takim razie duża część wyborców chciałaby wiedzieć, co możesz zrobić jako poseł dla naszego miasta. To znaczy, ja będę robił dla naszego miasta to, co robię dla Polski, czyli wprowadzenie normalności, wprowadzenie normalnych zasad podatkowych, wprowadzenie wszelkiego rodzaju zniesienie wszelkiego rodzaju ograniczeń dla ludzi prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzenie samej ustawy Wilczka dużo pomoże naszemu regionowi, ponieważ zacznie rozkwitać działalność gospodarcza, każdy weźmie sprawy w swoje ręce. Tak jak było to w latach 90., początku lat 90., koniec 80., kiedy to funkcjonowała ustawa Wilczka, wzrost gospodarczy mieliśmy około 8%. Tak? W tej chwili dorównujemy do Unii Europejskiej, czyli do jednego, a niedługo spadniemy poniżej tego progu zero. Chcę, żeby w Łodzi, tak samo jak i w całym kraju, rozwinęła się gospodarka, żeby każdy wziął sprawy w swoje ręce. No i oczywiście będę lobbował dla Łodzi tyle, ile będzie możliwe. Dobrze. Zapytaliśmy się na naszej stronie Korwin-Łucie o jakieś pytania od sympatyków. No, sympatycy już mniej więcej znają tutaj te główne postaci Korwin-Łódź, czyli także Ciebie, więc nie mieli jakichś trudniejszych pytań, na niektóre już zdołaliśmy odpowiedzieć. Dostać takie jedno zabawne pytanie. Pan Artur Klem się pyta. Jacek ma 55 lat, rodowity łodzianin. Czyli jesteś ŁKS-iakiem, czy nie? Jestem ŁKS-iakiem jak najbardziej, tak samo jak jestem Widzewiakiem, bo to są dwie łódzkie drużyny. Zawsze kibicowałem i jednej, i drugiej drużynie. Był taki okres, gdzie na złotą kartę działacza sportu wchodziło się na mecze i wtedy pamiętam i ŁKS i Widzew grały w Ekstraklasie, wtedy to się nazywała pierwsza liga, to jednego tygodnia było się na ŁKS-ie, drugiego dnia się było na Widzewie. Tutaj nie należy rozgraniczać tych dwóch klubów, trzeba położyć kres baśniom, które to są między kibicami. I kibicować zarówno jednej, jak i drugiej drużynie, bo to są łódzkie drużyny, które powinny sławić miasto Łódź. W takim razie ostatnia taka prośba do Ciebie. Przekonaj tak w paru słowach wyborców, dlaczego akurat na Ciebie warto dać głos. Dlaczego warto głosować na mnie akurat? Ja powiem prosto. Jeżeli Państwo oddacie głos na naszą listę, będzie to głos dobry. Na naszej liście są sami wolnościowcy, wolnościowcy, którzy chcą dobrze dla tego kraju. Chcemy, aby wolność, własność, sprawiedliwość w końcu zapanowała, żebyśmy nie byli oszukiwani przez rząd, żebyśmy nie byli oszukiwani przez Unię Europejską. Chcemy, aby u nas było normalnie, a my jesteśmy gwarantem wprowadzenia normalnego, zdrowego prawa. Prawa podatkowego, prawa, które będzie szanowało człowieka, obywatela. Dziękuję Ci bardzo w takim razie za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dobra.